Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku. Dzisiaj raczej za dużo się nie będzie działo, no bo nie popchnęliśmy za dużo od ostatniego odcinka. Właściwie to nic nie popchnęliśmy. Możemy sobie zrobić tutaj awkę, zobaczyć ile tego expa uda nam się tutaj wyfarmić. Jakieś walki kupili, no i spróbujemy sobie jakieś tornadko, no bo tutaj za dużo do roboty w tym momencie nie ma. Więc po prostu zachęcam was do zostawienia łapki w górę, zostawienia jakiegoś komentarza. No a my po prostu zaczynamy. Dzisiaj z kalendarza dostałem taką oto śliczną potę na zręczność, więc od razu sobie ją sprzedamy. Mamy kolejnego troszkę złota. Co tu dzisiaj mamy? W gabinecie magii nie ma nic ciekawego. Wiedźma dzisiaj chce rękawice. No to tutaj jakieś rękawice mam zakitrane, więc możemy sobie je tutaj wrzucić. Musimy coś wrzucić też do kibelka. Tylko pytanie jest, co my tu możemy wrzucić. Tu jest coś za milion, więc możemy sobie to wziąć na spokojnie, to za milion. I wrzucimy sobie to do toaletki. I teraz to na spokojnie sobie rozmontujemy. Dzisiaj będzie problem z rozmontowaniami, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Może coś nam wypadnie z awki, może coś nam wypadnie z koła. Na początek zaatakujmy sobie tego bojownika, on jest dość mocny. No ale na szczęście udało nam się wygrać z nim, więc okej. Więc koło. Zobaczmy, może tutaj coś ciekawego dostaniemy. Dusze, złoto, grzyby, exp. Dobra, złoto, exp, jabłko, jakiś złom, dobra, trzy grzybki, dusze, złomek, truskawka, trochę expa znowu trzy grzyby i na koniec jeżyna. Okej, czyli koło było w miarę przyzwoite, pozwoli nam to rozmontować jeszcze kolejne rzeczy, możemy to rozmontować, to na razie zostawimy. Może wypadnie nam coś ciekawego, więc po prostu możemy już przejść do tutaj tarczmy i do awki u gór orków trzy razy. No to nie będzie zbyt fajna misja, tak szczerze wam powiem, więc no musimy patrzeć teraz na ten u gór orków, ale najpierw może nakarmy sobie pety. Tutaj krapierek oczywiście, trzy karmionka, od Boga dzisiaj trzy karmionka, no i śliwki oczywiście zostawiamy dla żółwia. Judyta, 965 karmień, pójdźmy po prostu naszą wodą, bo ta woda jest jeszcze dość słaba, na szczęście udało nam się wygrać, więc git. No i lecimy dalej tutaj z tym, czy tu jest u gór orków, nie ma, więc wybieramy jakąś fajną misję. Okej, czarnolas, mroczne bory, kraina oskór. No tutaj weźmy tam dziesiątkę. O, i no kolejna śliwka, erogenia. No słabo. O, jest jakiś złomek. Za 2 miliony to na razie niech będzie tutaj. Gez po górze, no gród. No słabe te misje, nie ma ugoru. Także tutaj jeżyna jeszcze do Dona idzie, magma karon, czarnolas, ma Erwin. No, słabe te misje jak na weekend expa. Kraina erogenii, zmurszały las. Tutaj weźmy to, bo tu jeszcze są rękawice dość drogie. Więc jak najbardziej propolis, puszcza, step. No fajne misje, te akurat są spoko. Góry koronkowe, puszcza i erogenia. No więc nie ma tego, czego szukamy, więc bierzemy to. Moczary, kraina oskór, miasta Teges. Co my tu mamy? Ugór orków. Tutaj tą siódemkę weźmiemy. Nośnogród, zmurszały las i zmurszały las. No to tutaj znowu siódemka. Ma Erwin, wyspa i czarnolas. I weźmiemy ten czarnolas. Magma karon, gnośnogród, oskór. Oskór. 10 za 10. Propolis, czarnolas. No nie ma nic kompletnie.
Gdzie jest mój Ugur? Gdzie jest mój Ugur? O jest, jest, ale słaba misja. Tamtą bym chętnie wziął, ale no to jest dopiero pierwszy Ugur orków, więc musimy to wziąć. I tak sobie odzyskamy to trochę z misji dziennej, o ile uda nam się ją zrobić. Tutaj jest coś z itemem. Ale weźmy sobie to. Okej, dostaliśmy grzyba w nagrodę. Step, kraina Maerwyn. No i tą krainkę musimy wziąć. Miasto Propolis, Maerwyn. No znowu lipa, znowu lipa, znowu będziemy, kurde, do samego końca chyba szukać. O jest, u góry orków jeszcze czerwona. No to ta misja nam całkowicie rekompensuje tamtą pierwszą, więc spoko, jesteśmy na zero. No i teraz mamy tak naprawdę ostatniego uguru orków, ugoru, chyba to się powinno tak odmieniać. Więc lecimy. No, myślałem, że to pójdzie bardzo słabo, a to proszę, już mamy wszystkie trzy. No tutaj troszkę straciliśmy, ale zyskujemy na misji dziennej. Więc teraz jak najbardziej możemy sobie już na spokojnie klikać, już nie patrząc na lokalizację. Więc lecimy z tym drugim i trzecim paskiem jak bąki. Jest cytryna, git. Tutaj jakaś czerwona, ale chyba pod golda, bo expa za dużo ona tutaj nie miała, ale i tak ją weźmiemy. Tutaj weźmiemy tę piąteczkę. Ciężki wybór, ale weźmy tam dziesiątkę. Kolejna jeżyna. No jeżyn dzisiaj leci nam po sporo, więc okej, okay, to mi się podoba, bo tych jeżyn ostatnio też nie leciało tu jakoś zbyt dużo. Oj, cytryna, fajnie, 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 więc Rogun też dostaje dzisiaj jedzonka. Tutaj musimy wziąć piąteczkę. Tu mamy z rękawicami za 5 baniek, więc weźmy to. Pójdziemy taką jedną misję na golda typowo. Czasami warto coś takiego wziąć. Tutaj oczywiście 10 za 10, jabłko. Tutaj 5 za 5. Myślałem, że też wypadnie jakieś jedzonko. 10 za 8 czy 7 za 6? 7 za 6. Tutaj dwójka. Nie no, 7 za 8 jak najbardziej. 2 za 2, 5 za 4 i 6. Jest truskawka. Tutaj jest 5 za 3, 600 z jabłkiem. Ok. 2 za 1 700. I lecimy do trzeciego paska. No tutaj fajne były misje. Niektóre, naprawdę. W tym drugim pasku i sporo jedzonek też było. Tutaj następna misja 2 za 2. Tutaj 7 za 4, niestety. Serio? No dobra, weźmy tam 10 za 6. Ale tutaj tyle stracić expa, to jest tragedia. Jakiś naszyjnik, który możemy rozmontować. Okay. Nie naszyjnik, tylko pas, co ja mówię. Tutaj 2 za 2, czy 2, 5 za 4, 700. Dobra, weźmy 2 za 2. Dostaliśmy śliwkę w nagrodę. O, tu czerwona, to od razu bierzemy. Jakaś broń. Plus 44 już nam dają bronię. Czerwona, ale na golda. Więc omijamy. 2 za 2600. Czy to jest dobre pytanie. Dobra, weźmy może tą dziesiątkę. Bo mi się bardzo podoba, jak mamy powyżej 10 baniek. Misję, tutaj piątkę. Tutaj dwójkę oczywiście. 2 za 2300. Grzybkiem, ok. Tutaj na pewno słabe misje. Musimy wybrać jakąś najkrótszą. 7 za 7. To Tom. Pięć za 5. 2 za 1 600 jak najbardziej. 5 za 4 700, ok. No zaraz będziemy tutaj zbliżać się do końca.
Więc lecimy tutaj z tymi krótszymi misjami może. 5 za 5. Jeżynka, fajnie. Naprawdę fajnie, jak lecą te jedzonka. Tutaj jeszcze jakaś klepsydra i grzybek. Zaryzykuję, bo mogę dostać dwójkę za 6. Tak mi się wydaje. Właściwie to dwójkę za 4,5. Bo tutaj mam, o jest, 2 za 7. Więc widzicie, opłacało się wybrać tą słabszą misję. I mamy troszkę więcej tego expa. No i zobaczymy tutaj, jak nam gra da końcóweczkę tego ostatniego piwka. 2 za 2. 2 za 2, jasne. Tutaj bierzemy też dwójkę. Tutaj musimy wziąć piątkę. No i żeby to była jakaś dwójka, jest dwójka. No i tutaj też myślę, że dwójkę za 3 miliony jakąś dostaniemy. Mamy śliwkę w nagrodę kolejną. No i zobaczmy, 2 za 3. Więc tutaj troszkę tracimy. Jest 2 za 5, więc jak najbardziej spoko. Dzisiaj się opłacało wybierać te krótkie misje pod koniec. Możemy sobie tutaj ustawić warciochę. Rozdajmy trochę tych statystyk. Niech tutaj ten gold się nie marnuje. Za chwilę będziemy sobie mogli zaatakować kogoś na arenie. I przejdziemy dalej. Kogo by tu zaatakować? No myślę, że ten next level będzie najprzyjemniejszy. Chociaż i tak pewnie możemy z nim przegrać. Więc tutaj bardzo ciekawe będzie ta walka. No już się wkurzył od samego początku. Ładuje nas tymi krytykami dość mocno. Mam nadzieję, że już teraz się nie będzie denerwował. No co ciekawe, nie obroniliśmy się przed żadnym jego ciosem. Więc to musiało tak wyglądać, że to przegramy. Tutaj oczywiście odbierzemy sobie troszkę expa z Akademii. Kopalnia złota już niedługo na poziomie 21, więc czekamy. No i zbliżamy się do 428 poziomu. No na pewno jutro powinniśmy to bić. Więc tutaj spoko z tym akurat będzie. Możemy sobie zaatakować jakąś gildię. Tylko pytanie jaką. Jaki my tu mamy średni poziom? 395. A ten Elysium 388. Tylko ciekawy jestem, czy wszyscy dołączą do ataku. Wziąłbym chętnie tą walkę na Elysium, ale weźmiemy sobie szatem dla bezpieczeństwa. Więc niech ten expik tutaj rośnie. My zaatakujemy sobie Hydrę pięciogłową. Troszkę jej zbiliśmy, jakieś 3%, więc nie jest najgorzej. Więc tak, tu mamy to zrobione. Podziemia sobie zrobię wieczorem, bo tutaj możliwe, że ktoś wbije poziom, na przykład Keromero czy tam Devilow, bo zbliżają się powolutku do wbicia tego poziomu. Więc tutaj na pewno sobie poczekamy, żeby tych więcej dusz troszkę zyskać, mam nadzieję. No jeśli nie wbiją poziomu, to i tak sobie zaatakuję to wieczorkiem, więc spoko. W pupilach oczywiście spadliśmy troszkę, ale to nic, jesteśmy na miejscu szóstym. No i myślę, że dzisiaj jeszcze tutaj tą pozycję może troszkę poprawimy. A teraz myślę, że możemy sobie zaatakować tornadko, może szkuna i może padnie na odcinku. Byłoby bardzo miło. Na razie walimy krytyki, ale to są te krytyki z tej niskiej półki. Wolałbym dostać pulę, gdzie atakuje pod koniec samymi krytykami. On tutaj też kurde nas łoi tymi krytami, więc jest niezbyt przyjemnie. Na razie przegrywamy tą walkę. To dość sromotnie. Tym bardziej, że on zaczął tutaj teraz blokować jak szalony. No to już raczej nie jest do ugrania. 52 miliony, 54, 12, no i brakło, trochę brakło, więc możemy sobie zobaczyć jeszcze raz, jak to będzie wyglądało. Chciałbym go w końcu pokonać. No bo już męczymy się z nim chyba za 2 dni. Więc tutaj taki dość mocny ten blok nam się przytrafił. No to też raczej nie będzie zbyt ciekawa próba, bo już mamy bardzo mało życia. W ogóle nie blokujemy, on nas za to blokuje.
więc spróbujmy parę razy sobie kliknąć, no i zobaczmy, może tutaj coś siądzie. Chociaż te wszystkie próby nie wyglądają zbyt ciekawie, ale w końcu się udało. Mamy jakąś tarczę za 10 baniek, no i możemy sobie ją wrzucić jak najbardziej tutaj, to możemy sobie wrzucić tu. Czy coś jeszcze tu na postać możemy wrzucić na stojak? O, nie widzę. Więc tak to wygląda. Czy mamy tutaj coś do rozmontowania? No, te buty ewentualnie byśmy mogli rozmontować. Nie, ta broń jest do rozmontowania. Więc całkowicie o niej zapomniałem, więc spoko, mamy rozmontowania zrobione. Myślałem, że będzie trudniej dzisiaj te rozmontowania zrobić. Na szczęście się udało. Więc mamy to z głowy. 2 minutki mamy do pupili, więc może sobie poczekamy te 2 minutki. Także posprawdzamy sobie wszystko, czy tu mamy zrobione. Jutro goldzik z kalendarza. Następnie jakieś tepsyderki, więc okej. Okay. No tutaj te 3 dni to będzie tragedia, bo jestem tak zapchany, że no to za dużo nam tu nie da. Chociaż jak będziemy mieć tyle... tyle miejsca co teraz, to sobie po prostu to zostawię na postaci. I to będzie sobie czekało na lepsze czasy. No później nieśmiertelka, kotka na wytrzymałość, więc tutaj fajnie. No i potem końcóweczka już do levela. Więc jutro powinniśmy wbić 428 poziom. I czy w 10 dni wbije poziom 429, żeby sobie już na spokojnie wejść tutaj z końcem kalendarza w 430 poziom. Myślę, że tak. Myślę, że to powinno się udać. Bez problemu. Dobra, więc tu mamy to zrobione. Hazardzista. Widzicie, hazardzista. Jeszcze zapomniałem o hazardziście, więc lecimy tutaj do niego. Tutaj nie udało się nic wygrać. Może tutaj klepsydry? No niestety nie. No spróbujmy te klepsyderki. Dostaliśmy kamień. Okej, tutaj oczywiście odłamki, no niestety nie. Czy ja chcę ten kamień? Nie chcę, wolę klepsydry. Oczywiście nie wygramy, no ale była przynajmniej próba. Jest 10 klepsydr. To już nie jest to ostatnio na odcinku, gdzie hazardista dawał nam dość sporo tych klepsydr. Ale teraz nie jest już taki łaskawy. Twierdził, że to, co dostaliśmy ostatnio, nam powinno wystarczyć na kilka dni. No i tak chyba to będzie wyglądało. Więc tutaj odbieramy jeszcze raz sobie tą akademię. Ta kopalnia klejnotów już niedługo poziom 25, będziemy mogli sobie kopać gemiki. Mam nadzieję, że będziemy kopać same duże beryle, bo przydałoby się tutaj trochę tych klejnotów podmienić. Oczywiście też ten beryl na broni jest dość słaby, bo tutaj już mam 1004, a tutaj mam 957, więc też na broni wypadałoby coś zmienić. No ale broni tak jest do podmianki, więc tutaj będziemy myśleć na pewno, jak to zrobić. Jeśli chodzi o surowce, no to dosyć fajnie stoimy na razie. Wydaje mi się, że po podmiance EQ tutaj sobie uwalniemy wszystkie ulepszenia na razy 11. No może oprócz broni. Tak myślę, że tu sobie zrobimy wszystko razy 11, żeby to fajnie wyglądało. Oczywiście tutaj pachołki też będą musiały sobie dostać ulepszenia razy tam 2. No więc trochę tego metalu pójdzie, ale myślę, że nam to na spokojnie starczy. Dobrze, że tu zerknąłem, bo zapomniałem, że ja tu mam odłożone trochę rzeczy na pachołkach do kociołka, więc będę musiał o tym pamiętać. No ale pewnie będę to sprawdzał sobie regularnie, żeby nie zapomnieć. Okej, mamy już w końcu upragnioną walkę pupili. 999 karmień promilo, 19 pupili, więc niemal żółwia prawdopodobnie. No i czym my tutaj na niego pójdziemy? No myślę, że możemy pójść tutaj na niego ogniem, trochę się boję.
mimo że tutaj mam ładną końcóweczkę tego ognia, to jednak mimo wszystko trochę się boję. Chciałbym ten ogień zostawić na kogoś może słabszego, ale w sumie ma 19 petów. Idziemy, idziemy tym ogniem. Przegramy to przegramy. Trudno. Nie zawsze da się wygrać. Rok 64, on poszedł. To jest pytanie. Siedmiornica, więc przekarmił tego Kroksa dość poważnie. Nasz smoki tutaj siedmiornicę to wciągnie nosem. Ryba dwójka, syrenia 111, ok, szlał, wąż 200, więc to można było się tego spodziewać tutaj. No i głębiąc 110, więc to poszło na jednego hita. No i Posejdon i Hydrowir 200, więc to i tak będzie dość trudny przeciwnik. Mam nadzieję, że nie Zognix tutaj walnie jakiegoś kryta, bo na razie to on sam dostał krytyka. No okej, okay, żeby zaczął od kryta. No nie ma kryta. Będzie ciężko. Będzie ciężka sytuacja. Tym bardziej, że dostajemy na przywitanie krytyki 2, 3. No dobra, to już wydaje mi się, że to ta walka jest przegrana. Dokładnie. No to dobrze się obawiałem, że tutaj możemy to przegrać. No i przegraliśmy, więc tak jak mówiłem, mogłem sobie tutaj puścić pewne światełko i wygrać, a zaryzykowaliśmy ogniem i przegraliśmy. Ale no życie nie zawsze się wygrywa. I tak mamy dość sporo tych jedzonek już dla naszego żółwia, więc powoli to będzie sobie tutaj rosło. Okej, okay, więc tutaj jeszcze nam się zrobiła arenka, że możemy sobie ją zaatakować na koniec. No, dostaliśmy naprawdę ciekawych przeciwników, więc zaatakujmy sobie tego maga. Oczywiście przegraliśmy. No i tak naprawdę to by było tyle w tym odcinku. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i na razie.